Witam serdecznie. Mamy następną naprawę. Następna naprawa to jest Volkswagen Jetta. O, taki Volkswagen. Co się z nim dzieje? Nie mamy ładowania. Zaraz go odpalimy. Zademonstruję Wam, że jest tu brak ładowania. Ja już mniej więcej sprawdzałem i nie mamy też bezpośrednio na alternatorze ładowania. Czyli alternator jest do wyjęcia. Teraz Wam zademonstruję, że tutaj ładowania nie ma, tylko oczywiście jak mi Jacek poświeci. Gdzieś tutaj jest złączka do alternatora. Ok, zobacz, na alternatorze 11,70, na akumulatorze 11,80, oczywiście błąd pomiarowy może być. Ładowania nie mamy. Co teraz? No oczywiście, rozpinamy akumulator i przystępujemy do wyjęcia tego tutaj dziada. A tutaj bardzo fajnie se siedzi, tam głęboko, głęboko. No dobra, powinniśmy dać radę. Zdemontujemy alternator i na stół z nim. Dobra, oczywiście co? W tym Schmelzwagenie, żeby wyjąć alternator, musicie sobie, tutaj przychodzi ta rura dolotowa do interkulera. Tu nawet widać, jak leciuteńko sobie olej kapie, ale to jeszcze nie ma tragedii, nic tu się nie dzieje. Ta rura idzie sobie tędy, tędy, tędy i wchodzi tam na górę. O proszę, do przepustnicy sobie tam leci. Także rura została zdemontowana, teraz musimy odkręcić kompresor. Tutaj macie tą rurę. Taką rurę musicie sobie wykręcić. Ta rura trzyma się na dwóch śrubach. Jedna jest z tej strony, druga jest z tej strony. No i oczywiście tutaj te przewody musicie sobie popuścić, wyjąć tą rurę. Dobra, wykręcamy kompresor. I co? I za chwilę się dostaniemy do alternatora. Dobrze, mamy ten alternator wyjęty. Słuchajcie, żeby zdemontować sobie na tym pojeździe akurat alternator, no tutaj oczywiście musimy wykręcić sobie kompresor. Następną rzeczą, jaka jest, musimy sobie tutaj wykręcić poduszkę. Ten silnik trzeba przesunąć wtedy do tyłu i tutaj wyjedziecie z tym alternatorem. A alternator już oczywiście wyjęty jest tutaj. Zaraz go biorę, rozbieram na stół. Przemierzymy, pomierzymy, zobaczymy, co go boli. Dobra. Ja go otwieram i zaraz nagramy, co go tutaj zabolało. Okej, jednej szczotki dolnej nie ma, praktycznie, w połowie i pewnie komutatora też nie ma. Latarkę poproszę. No, i będzie wszystko już wiadomo. Także nie mamy połowy szczotki. Ojej. Oj, oj, ale on powinien działać. Komutator już oberwą. Nie wiem, ile tam zwarcie zrobiło. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Tak się posypała szczoteczka, że się skleiło między jednym a drugim na komutatorze przejściem. O, tak zrobimy, tak powinniście widzieć. Widzicie?
Więc to może być jedna przyczyna tego powiązana. Aczkolwiek nie musi. I trzeba jeszcze diody obejrzeć. Najpierw wizualnie, czy któraś sobie nie wystrzeliła. A potem trzeba je przemierzyć. Ale żeby oczywiście diody przemierzyć w tym, no musimy rozpiąć od stojana. Inaczej nidy rydy. No, także wesoło. Coś się robi. Idzie fajnie, mogę nagrywać. A, wziąłbyś tą latarkę. Jest ich tylko 6. Dobra. O, ten to siedzi. Poszedł. Poszedł. Jeden. No. Drugi poszedł. Ok, to mamy. Tym pójdzie. Czym? A, tu mam taki, tak już ten kręcił. No i dobra, mamy to oddzielone. Oczywiście będziemy musieli sobie najprawdopodobniej komutator wymienić jeszcze. Z tej strony też wyglądają na całe, ale słuchajcie, już zaraz weźmiemy, przemierzymy je i sprawdzimy, czy one są sprawne. Dobra. Ale to sobie tak nie wyjdzie, wiesz? Będzie trzeba go rozkręcić. No tu sobie tak nie wyjdzie. No.
Ale się posypał komutator. Widzieliście. Uwa. Patrzcie. No. Wszystko wiadomo? Komutator do wymiany. Nie podlega dyskusji. Dobra, słuchajcie, rozbierzemy go całego już doszczętnie. Najprawdopodobniej go całego zrobimy. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani tym, czy nie. Dobra, trzeba będzie tak. Coś widać. A gdzieś tu był ten płaski. Jest. Dobra. Do odkręcenia używamy sobie takiej nasadki. Ta nasadka powinna mieć jeszcze jeden element, który oczywiście nam pękł kiedyś. Jak go znajdę, to wam pokażę. A jak nie znajdę, to mniej więcej wam pokażę. Ale czego znajdę? Chyba już nie znajdę. Myśmy go gdzieś wyrzucili. No dobra. Następnym elementem do tego jest coś podobnego do tego, tylko oczywiście tutaj cała część jest okrągła, także można było włożyć. Tutaj się grzechotką odkręcało, a tutaj się odkręcało kluczem. Ale oczywiście my to odkręcimy inaczej. O, zakrętarka, myślisz, że pójdzie? To 22 jeszcze. Co tam pani wiemy? Już? Dodam? Taki to pożyje. O, musimy wziąć pneumata. Niestety. Jest za słabe. Wow. No, komutatora nie ma. Jest tam powietrze? No jeszcze jest. W ten sposób sobie wykręcamy. Teraz normalnie powinniście wybić sobie ten wirnik, który tutaj jest, wybić go w ten sposób. Ale nie róbcie tak. Dlaczego? Dlatego, że już biorę i demonstruję dlaczego. Dlatego, że tutaj na tym pierścieniu będzie siedzieć mocno i tutaj na cztery śruby jest taka podkładka metalowa. Wykręćcie ją. Niech zejdzie z całą podkładką, bo wyrwiecie sobie tam z tamtej strony gwint. To wszystko uszkodzicie i nie będzie się to do niczego nadawało. Trzeba by znaleźć takiego tutaj wieloklina. Młotek i najlepiej kwadratowy. Nie, tak? Duży młot, kwadratowy co najmniej. Teraz wam pokażę, jak to wybić. Młot. I zobaczcie. Gdybym nie wykręcił tych śrub, tych tutaj, to łożysko, które tutaj jest,
na 100% by wyrwało tą blachę, która jest pod spodem. Teraz trzeba by zdjąć łożysko. Dobra, podkładka zdjęta. I łożysko. Zapieracie się w ten sposób. Tego co mogłem być zdołem. Okay. I takim sposobem, biorąc w ten sposób klucz, też jesteście w stanie sobie to wyciągnąć. W ten sposób łożysko. Dobra. I teraz mamy tą właśnie podkładkę, którą nie chcieliśmy stracić. I zaraz będziemy mieli cały alternator rozebrany na czynniki pierwsze. Oczywiście jak sobie podkładacie pod łożysko, to musicie zwracać uwagę przede wszystkim, tutaj macie w tych kanałach dwa przewody, żeby ich nie uszkodzić, no i oczywiście na te łopatki, żeby ich nie podjąć. Ale bierzecie w ten sposób i na przeciwwagę z dwóch stron naciskacie i w ten sposób nam wychodzi łożysko. A gdzie ono poleciało? Tam. To ja nie wiem. Bardziej w górę. A tu jest. Dobra, mamy drugie łożysko. I co? Teraz trzeba zdemontować komutator, oczywiście mega ostrożnie, bo słuchajcie, jeżeli wam pęknie tutaj ten przewód, który tu się znajduje, ten drucik, no to komutator jest śmietnik. Boże, co ja mówię, komutator, wirnik. Także musicie bardzo delikatnie to odkuć, ten plastik. Naprawdę, z precyzją chirurgiczną odkuć, wyłamać go. To już i tak jest śmieć, i tak śmieć, także z tego nic za wiele nie będzie. No i tyle. Dobra, ja jeszcze zrobię pomiar mostka prostowniczego i zaraz zamówimy sobie części. Dobra, bierzemy miernik. Ustawiamy sobie diody. Piszczałka działa. Nie wiem, czy wy ten miernik będziecie widzieć, czy nie. O. Hopla. Widać. Jakieś tam będzie pomiary widać. Widać? Widać. Ok. No i co? Przemierzamy diody. Dobra, tu mamy. One powinny mieć w okolicach 500 właśnie coś. Mamy 500. Mamy 500. Mamy 500. Mamy 500. Diody są spoko. Nic je nie boli. 6 ich jest. Jeszcze raz. Jest. 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 Okej. Dobra, mostek prostowniczy jest sprawny, nic mu nie dolega, mostek zostawiamy ten. Dobrze, słuchajcie, tutaj już mam
możecie zauważyć naderwane trochę tak z tyłu latarka, bo ona prześwietla. Dobra, tutaj już mam ładnie odczepiony ten drucik. Teraz jeszcze jedna strona mi zostaje z tej strony. Także biorę się i działam drugą stronę. Jak już będę miał to odkute, słuchajcie, to już będzie z górki. Dlatego, że musicie uważać naprawdę na ten drucik, bo jak on pęknie, no to już za bardzo nie macie jak go połączyć. Jeszcze w zależności od tego, w którym miejscu wam pęknie, ale... Z tego co wiem, to nie za wiele osób chce się w to bawić. O, delikatnie. Tylko mówi już od razu, że jest wirnik do wymiany. Jest to jakieś tam ryzyko. Mamy. Dobra, mamy. Dwa druciki uratowane, to jest najważniejsze. Teraz sobie tylko to dokręcamy, wyrywamy całą tą część. No to już tak się nie nadaje do niczego. Opla. W ten sposób mamy oddzielony komutator. Wyciągamy sobie tą część, tutaj wyciągamy sobie tą drugą część, to jest śmieć oczywiście i co nam zostaje? Resztę tego plastiku zbić. Proszę bardzo. Ciach, jeden plastik poszedł. Drugi plastik poszedł. No i możecie zauważyć, mam elegancko, tutaj oczywiście z tymi drucikami naprawdę delikatnie, słuchajcie, żeby ich nie połamać, nie oderwać. O, jest przygotowane w ten sposób do nałożenia następnego. Dobra, czekamy na części i zaraz będziemy to montować wszystko w jedną całość. Co ty gadasz, że grałeś tutaj dopiero? O, a teraz trzeba to... Także młotek nam bezwładnościowy. Grałem tylko, żeby mieć ten kręcenie więcej do domu. A, widzisz. Wygrałem 1100 kręceń i do kolejnym co roku. No tam masz prześlutownicę. Tamtą? Nie, a co, chcesz tą dużą taką kolbową? Właśnie tak się zastanawiam mocno. Może tutaj nie wejdę kolbówką. Dodaj jeszcze jakiegoś prąda. Lepiej widać.
adaptator zainstalowany, przylutowany. Teraz trzeba zobaczyć, czy nie mamy zwarcia i czy mamy przejścia. Tu przejście jest, zwarcia nie ma, nie ma, nie ma. Na tym nie ma, nie ma. No, stój. Nie ma, nie ma, nie ma. A tu przejście jest. Czyli mamy już komutator zainstalowany. Co z tej strony robimy teraz? Bierzemy sobie nowe łożysko i nabijamy nowe łożysko. Łożysko o takich numerach. A, nie wiem, czy wy widzicie. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Ok. I teraz będziemy go nabijać. Nabijemy sobie łożysko i będziemy mieli tutaj górę poskładaną. Ja to lutuję. Wiem, powinno się zgrzewać. Moja zgrzewarka mi wysiadła. Ale słuchajcie, taki lód też będzie trzymał. Jak dobrze jest przygrzane, nic mu się tutaj nie stanie. Dobra, w międzyczasie można tutaj łożysko nowe nabić. To miejsce. To zaraz pójdę na prasę, zaprasuję i tu będziemy mieli z głowy, oczywiście. I zwykły młoteczek by się przydał. No ok, łożysko siedzi na swoim miejscu, więc tą część mamy. Oczywiście stojan też nie oznaczony, ale to też nie problem. Teraz bierzemy sobie mostek. Tak a propos, nie mostek prostowniczy, tylko regulator, bo zaraz mi pojedziecie. To jest regulator. To, co teraz nakładam, to jest mostek prostowniczy. Teraz mocno ściskamy. Jeden, drugi. Chyba kolbówka to pójdzie. Raczej na pewno. Kolba? Mhm. Dobra. Mamy to pozaciskane mocno. Teraz będzie można zaraz to zlutować, tylko oczywiście najpierw sobie przykręcimy trzy śruby. Dałbyś gwiazdkę jeszcze? Mhm. Tam co wtedy? Normalną gwiazdę jakąś. A kolbę tą chcesz? Czy tą mniejszą? Ta mniejsza nie ma. Nie ma jej ceny? Nie ma jej. Poszła na teraz. I nie wróci zaraz. Mówisz? Okay.
Ok, to mamy. Bierzemy teraz sobie to, możemy odłożyć. Oczywiście to też zalutujemy, tylko niestety nie tą małą lutownicą. Niestety albo stety, musimy poczekać na nagrzanie większej. Teraz ta podkładka, o której Wam mówiłem, żebyście ją wykręcili. No inaczej w innym wypadku byście sobie uszkodzili ją. Aha, powiecie czemu stojana nie sprawdziłem, jak miałem go na wierzchu. Sprawdziłem, tylko niestety zapomniałem to nagrać, że stojan jest sprawdzony, nie ma żadnego zwarcia, ma wszędzie przejścia, tak jak powinien mieć. Dobra, mamy to. Ta podkładka oczywiście podtrzymuje nam łożysko. Teraz możemy wziąć i to wrzucić tutaj w to łożysko. Nie mamy, to jeszcze oczywiście idzie ta podkładka w tą stronę. O, stój rzesz. A do tego mieć fajnie imadło, ale tam gdzie mam imadło. Mam zajęte miejsce. Chodzi o to, żeby się delikatnie kręciło, o nic nie ocierało. To oczywiście dokręcając sobie to sprzęgiełko. A, jeszcze zatyczka na sprzęgiełko. Właśnie. Dociskając to sprzęgiełko, dociśniecie sobie już to łożysko do końca, tak jak być powinno. Teraz ważna rzecz, nie dokręcajcie,
Nie dokręcajcie od razu jednej na chama, jak to się mówi, śruby. Tylko będziecie musieli po kolei po trochu dokręcać, dlatego że sklinuje wam się i nie będzie to ładnie chodziło. Teraz samymi śrubami jesteście w stanie to podokręcać. Dokręcajcie to na krzyż. Korpus. Dałbyś mi dziesiątkę. Będzie mi wygodniej jeszcze przy pokręty kręcić. No zobaczcie, teraz jest skoszony i wy tak naprawdę tym alternator nie pokręcicie. On też jeszcze tutaj w to łożysko nie wszedł. O tu jest skoszony. Tym się nie przejmujcie, on musi ładnie sobie usiąść i wtedy będzie można jak najbardziej kręcić. No. Dobra, to jest ósemka, pardon, ósemka, a gdzieś tu miałem przedłużkę chyba. Chyba, ale nie jestem pewien. Mam. Nie, no, przedłużkę mam. Dobrze, mamy już to skręcone. Dwie obudowy ze sobą, jak widzicie, kręci się spokojnie, luźno i tak ma się kręcić. Dobra, zaraz przystąpimy sobie oczywiście do lutowania. Teraz będziemy lutować, tylko jeszcze trochę niech się nagrzeje. Tutaj ostatnia śrubka. I warto sobie podokręcać mocno wszystko. Dobra. A co, zostało nam zalutować tylko mostek prostowniczy i to wszystko. Wszystkie? Mhm. Co tak szybko? Dobra. Także mamy już polutowane. Tak będzie lepiej widać, bo za dużo światła też niedobrze. Cyk, jest, jest. Są wszystkie polutowane. Można już składać do kupy. Co nam zostaje? Pokrywka. Gdzieś się zamotałem, tu się zamotałem. Aha, dobra. Widzicie, ta jedna śruba tutaj nie idzie.
żebym to dokręcił. Dobra, dokręcamy te dwie nakrętki. Dokręcamy oczywiście jeszcze sprzęgielko alternatora. Mam cały alternator zrobiony. Dobrze, jak widzieliście, mamy alternator po regeneracji. Został zregenerowany. Co zepsute, wymienione. Wstawiamy do auta. I co, jak już go wstawimy, to zobaczymy, czy powróciło ładowanie. Ok. No jak widzicie, mamy ładowanie. Tam 14-30, jest ok, wszystko gra, ale ten silnik brzydko chodzi. Dobra, można zgasić. Powiem wam, brzydko ten silnik pracuje. Wy mówiliście, że u Marcela kiepsko pracuje. Ten to już w ogóle tragedia. U niego to jest wybaczalne, bo jeden cylinder ktoś ukradł, ale tutaj to nie wiem, co tu się wydarzyło i nie chcę wiedzieć. Nie ma na to zlecenia nawet zresztą, ja to już klientowi nieraz, jak możecie zauważyć, to ten Volkswagen już u nas był nieraz, chyba z 3-4 razy był. Tam gdzieś jest odcinek z wymiany na grzewnicy, którą żeśmy wymieniali, tak, to jest ta sama Jetta. Zgłaszaliśmy klientowi, że to tak pracuje, jak pracuje. Jak to klient powiedział, ma tak pracować. Tam na tych zeszłych odcinkach też mówiłem, że on brzydko pracuje. Nie podoba mi się jego praca, ale cóż. Dobra, to co, ja się z wami żegnam i zapraszam do następnej naprawy. Pozdro!